Cześć, witam Was serdecznie, Retroszpunta Fan się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku, w którym będę chciał Wam pokazać zawartość tej oto 6-kilogramowej paczki. W której znajduje się 60 kaset z serii Valdico, dodatkowo 3 z oryginalnymi grami, no i coś jeszcze, ale powiedzmy na tym etapie nie będę zdradzał szczegółów. Pawle, oczywiście serdecznie Ci dziękuję, że zdecydowałeś się i zechciałeś mi sprzedać to wszystko w pak w bardzo dobrej cenie. Ja powiem tylko tytułem wstępu, bo być może są takie osoby, które nie kojarzą Pawła. Paweł mianowicie to, mówiąc w cudzysłowie, stary demoscenowiec. W 1995 roku założył demoscenową grupę Tropex, która do dnia dzisiejszego prężnie działa. Dodatkowo Pawle było ostatnio głośno, bowiem pobił rekord świata w grze Boulder Dash, oczywiście na Commodore 64. Wszystko to możecie sobie zobaczyć na jego kanale na YouTube V12 Plays. Oczywiście link zamieszczę w opisie filmu. No a dodatkowo od 2014 roku jest współwydawcą Hotstyle'a, czyli demoscenowego magazynu dyskowego, który zajmuje się nie tylko tematyką Commodore 64 i retro komputerową, także link do strony, z której będziecie sobie mogli ściągnąć i przeglądnąć wcześniejsze numery, również nie omieszkam zamieścić w opisie filmu. Także to tak tytułem wstępu. No a my sobie przejdźmy już do dalszej części materiału, no i oczywiście do obejrzenia zawartości tej oto paczki. Biorąc pod uwagę, że tych kaset jest ponad 60, no jeśli przyjmę, że na każdą kasetę przeznaczę 30 sekund, no to łatwo idzie wyliczyć, jak długi będzie ten materiał, więc nie chcąc Was zanudzać, postaram się w miarę szybko Wam to zawartość szybciutko zaprezentować, także przejdźmy już może dalej. Pokażę Wam na wstępie 3 kasety z grami z serii LK Avalon. Pierwsza gra to Q10 Tank Buster. Bardzo się cieszę, że udało mi się te 3 kasety właśnie zakupić od Ciebie, Pawle, bowiem tu jeszcze druga kaseta z grą Castle, bowiem moja kolekcja gier właśnie z LK Avalon wzbogaci się o kolejne 3 tytuły. Będzie już praktycznie ich, jeśli się nie mylę, około 50. No i tutaj trzecia kaseta Draconus, czyli to są 3 kasety oryginały z laboratorium komputerowego LK Avalon. To tak tylko na wstępie. No a my sobie już przejdziemy do kaset z serii Valdico, wydawanych na przełomie lat 80. i 90. Waldemara Czajkowskiego. No i w sumie nawet są tutaj one tak dosyć alfabetycznie ułożone. Mam tutaj na myśli od najniższego numeru do najwyższego. Jest ich tutaj 60. Ja ich mam do tej pory około 35, no to czyli daje liczbę około 100 kaset. 100 kaset, a biorąc pod uwagę, że było ich tak naprawdę w sumie 111 sztuk, znaczy nie sztuk, tylko egzemplarzy numerowanych, no więc jeszcze tych 11-12 pozycji mi brakuje do pełnej kolekcji, ale nie jestem pewien, czy uda mi się zebrać, bo wiem, chyba nie wiem, czy wszystkie były wydane w końcowej etapie. Oczywiście mam tutaj na myśli tutaj te numery te końcowe, 111, 110, nie wiem, czy ktokolwiek, gdziekolwiek ma możliwość sprzedaży czy też zakupu. A my tutaj już przejdźmy tak do zestawu numer 1 i zestawu numer 2, czyli de facto zestaw edukacyjny. Wesoły profesorek, matematyka, polski, tak tutaj widzę, tak. A w drugim zestaw język angielski, słownik, nauka języka angielskiego dla dzieci początkujących i dla średnio zaawansowanych. Co my tutaj mamy dalej? Szósty zestaw, demo muzyczne, czyli pewnie jakieś programy. Muzyczka Beverly Hills Cop. Ciekawe, czy to będzie jakiś
sample, jeśli tak to można powiedzieć, odtwarzany na podstawie filmu. No, ciekawi mnie to bardzo. Demo muzyczne, to jest numer. To jest numer, kochani. Nie widzę. Nie widzę tutaj żadnego numerka. Szóstka, tak, tutaj jest szóstka, taka mała. Szóstka, teraz będziemy mieli siódemkę. Czyli gry logiczne. Czyli szachy, jak żeby inaczej. Poker na 4 osoby z instrukcją. Billard pool. Ale tu mamy tak, bilardzik, kolos, cheese, jedynka i dwójka. Battle cheese, no czyli de facto. Tak, tu pisze w opisie gry logiczne. Czyli to mamy zestaw numer 7. Teraz tak, następny mamy tutaj zestaw numer 8, czyli gry symulacyjne. Outrun 2, Buggy Boy, proszę bardzo, Tomahawk, Pit Stop 2, bardzo fajna ścigałka. Oczywiście większość z Was zapewne doskonale pamięta ten tytuł. Motormania, Pit Stop 1, Pole Position, no proszę. Lećmy dalej, bo tego tu jest naprawdę dużo. Co my tu mamy? Dziewiątka, Commando, o proszę. No Mercy, Soldier of Light, Commando Libia, ciekaw jestem co to jest. Rambo 3, Gryzor, czyli Contra, tak, Pegasusowska. Platoon 2, Robocop, Rambo, Green Beret, Ikari Warrior, Commando 86, ale to nie jest to Commando, które znamy. To jest ta inna wersja. Predator 1, 2. Według filmu idziesz przez bagno, a w dwójce zbierasz broń od zabitych. No ciekawa opisówka, ale tak to było właśnie w tych... Karate 10, Ninja Master, Bruce Lee. Co my tu mamy? Kung Fu. Walki z mnichami w klasztorze, taki opis. International Karate 1-2. Co my tutaj? Last Ninja, ostatni ninja walczy z karateką. Shaolin Road. Tak, to jest 10. I przechodzimy do zestawu numer 12 z grami. Czyli to są dla dzieci, tak? I co my tutaj mamy dla dzieci? Jana Sisters, River Ride, Montezuma Revenge, Battleship, Moon Patrol, czyli same klasyki, Donald Duck, Garfield, Inspector Gadget, Sea Battle. Sea Battle, walka okrętów podwodnych, Inspector Gadget, policjant w mieście, Donald Duck, kaczor w miasteczku. No, te opisy są niesamowite. Lećmy dalej. Zestaw z grami numer 14, symulacje 2, Continental Circus, moja najlepsza wyścigówka na Commodore 64, oczywiście Formułą 1, Pole Position 2, Up Periscope, Gunship, symulator, oczywiście helikoptera, U-Bot. U-Bot, kutrem zwalczasz okręty podwodne, Beach Buggy Simulator, samochód w górach, River Ride 2, tak. No i tutaj więcej chyba nie pamiętam, gierek. Symulacje. Tutaj jeszcze w rogu zawsze był numerek napisany flamastrem, oznaczający stronę A, ale wiadomo, z czasem się mógł wytrzeć. A właściwie na pewno się wytarł, bo ja tutaj bynajmniej nic nie widzę. Idziemy dalej. Kubka zaczyna rosnąć, będę musiał gdzieś indziej je układać. Co my tutaj mamy? Zestaw numer 16. Zestaw numer 16 to gry wojenne. I co my tutaj mamy z takich gier, co jeszcze pamiętam i co przykuwa mi uwagę? No, U-Bot to jest gra, która była wcześniej, tak? Mały kutor zwalcza okręty podwodne, czyli de facto ten sam tytuł, Tomcat. No, tą grę pamiętam.
No i tak na szybko, więcej chyba nic. Nic nie przychodzi mi do głowy. Rom i End Barbarian. Ciekawe, gra strategiczna. No dobrze, idziemy dalej. I mamy przed sobą zestaw numer 18, najlepsze 2. Batman Part 2. Operation Wolf, super. Super gierka, bardzo ją. Zresztą nie wiem czemu mówię w czasie przeszłym, bo gra bardzo fajna. Czasem jak znajdę czas, to sobie tą gierkę oczywiście odpalę. Pac-Mania. Co my tutaj jeszcze mamy? Last Survivor, wahadłowiec patrolowy. No i niestety, o tu jest River Ride 2, więc niestety mówię, więcej te tytuły mi tutaj nic nie mówią, a przynajmniej sobie nie przypominam. Idziemy dalej, zestaw numer 19. Najlepsze 3. Co my tutaj mamy? Barbarian 2, Robocop, Platoon 1, tak, Battle Valley, tak. Symulator jazdy czołgiem. Tak, tak się prezentuje 19. Odkładamy. I teraz przeskakujemy do zestawu numer 27. 27, czyli rysowanie grafik. O, tej kasety na pewno nie miałem, więc tutaj nie będę się mógł wypowiedzieć co do programów zawartych na tej taśmie. Grafik Basic plus demo, czyli tu mamy Shapes plus demo, projektowanie 3D, no proszę, na Commodore 64, Koala Painter, menu łączy tekst i grafikę, super grafik, graficzny język programowania, na cokolwiek to znaczy. Dobrze, odkładamy. Teraz mamy tak, o, przeskoczyliśmy, tu jeszcze jest zestaw numer 25. A zestaw numer 25 to Top Secret 1 i 2. I co my tutaj mamy? Batman Movie 2, Last Ninja 2, Agent USA, jeździsz pociągiem za bombą, tak, Barbarian, Barbarian 2, Dandare, Ghostbusters 2, Test Drive 2. I to jest wersja, widzę, dyskietkowa, bo tutaj jest chyba trzeci level, jak gdyby, na kasecie, 2.3, z tego to wnioskuję. No i tak by się 25 prezentowała. Idziemy dalej. No a teraz mamy zestaw numer 28, czyli zestaw edukacyjny, nauka języka niemieckiego. Z tym językiem miałem tylko i wyłącznie styczność na studiach, no ale to było tylko takie powierzchowne, więc tutaj się nie będę wypowiadał w tej materii. Język niemiecki. A tutaj mamy intro, writery. Czy to ma jakiś numer? Tak, kaseta numer 30. A tutaj nie ma nic napisanego. Dobra. Czyli tu będziemy mieli jakieś programy, tak? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to za programy, do czego mogą służyć. Jeśli ktoś z Was wie, to proszę podzielcie się swoją wiedzą w komentarzach. No i tak by to wyglądało, 30. A przed nami zestaw numer 31, czyli lista przebojów Bajtka. No i dobrze, Operation Wolf, Platoon, Bumberet, Robocop, Hotshot, Grizzor, R-Type, Gunship, Total Eclipse, Nosferatu Vampir, License to Kill, czyli Agent 007, Rick Dangerous. No, czyli praktycznie sama śmietanka, można tak powiedzieć. Na zestawie numer 31. Dobra, tu będziemy to odkładać. Tak, co my tutaj mamy? Zestaw numer 32. Erotic Sex, tylko dla dorosłych. Same Fox, czyli Samantha Fox. Playboy Show, ciekawe czy to będzie jakiś... Jakieś demko ze zdjęciami. Dziewczyny, Swedish Erotica, Sex Animation, o proszę bardzo. Samantha Fox, Spermer, o cokolwiek to znaczy.
Porno Girls Have Fun. No i dobra, to jest zestaw numer 32, tylko dla dorosłych. No i niech tak zostanie. Zestaw numer 34 z kolei jest kowbojski. No i co my tutaj mamy? Mocowanie na rękę, no proszę. Nad płonącą świecą, tak tu przynajmniej z opisu wynika. Tańczenie kankana z kumplem i tancerką. Strzelanie do kufli. Kurczę, tak się zastanawiam, może by było warto jakiś odcinek nagrać z tych kowbojskich. Może być ciekawie. Jedzenie na czas z rywalem i popijanie piwem. No, nieźle, nieźle. Dojenie krowy, łapanie byka lasem, wiązanie byczka. Indianie napadli na Diligence. Muszę go uratować, tak tutaj przynajmniej wynika z opisu. Rzucanie nożami, rodeo, trening strzelecki, strzelenie do butelek, kan. Jadąc na koniu strzelasz do okien w pociągu. O, to może być też ciekawe. No i dobra. To jest zestaw 34. A my przechodzimy do zestawu numer 35. Czyli gry na dwa joysticki, na dwóch graczy. No, czyli jak to było do przewidzenia. Pit Stop 2. Kick Off, czyli piłka nożna. 1943. Co my tutaj jeszcze mamy? Magic Johnson, no proszę. Gra koszykówkę w NBA. Buble Boble, Bruce Lee, Sea Battle. Dobrze. I teraz mamy zestaw numer 36. Ciekaw jestem, czy tu będzie Teatr Europe, w którą grę grałem, nie mając jeszcze mojego komodorka, u mojego kolegi Tomka. Może jak kiedykolwiek będziesz oglądał ten odcinek, to pozdrawiam Cię w tym momencie. No i zobaczmy. Battle of Midway. Ja osobiście strategiczny gier na Commodore 64 nie lubiłem. Co my tu mamy? Battle of Britain. Falklandy. Chyba nie ma. Chyba tej gry tutaj nie ma. A szkoda. A szkoda. Będę sobie ją musiał i tak czy siak zakupić, ale wersji oryginalnej z eBaya, bo widziałem tam po 15 zł były, więc będę sobie musiał ją w końcu kupić do swojej kolekcji, bo tak naprawdę z wielu gier, które posiadam, wersji oryginalnej jest kilka, no i wśród nich jest właśnie ona, której nie posiadam. No i co my tu mamy? Zestaw numer 38, czyli kosmiczny, proszę bardzo. Zybex Defensive. Co tu mamy? Mega Nova, R-Type, Piraci w przestrzeni, czy w kosmosie. No i to by było na tyle, co mi cokolwiek te tytuły mówią. Więcej niestety nie. Tak, 38 zestaw, kosmiczny 1. Może troszeczkę dalej. Strzelaniny zestaw numer 39. Mad Max, myślę, to jest Mad Max, chyba coś innego. Morpheus, 1942, Trainer, ciekawe co to jest ten Trainer, no bo gra 1942 jest nam wszystkim znana. Alien, jeden Alien, ciekawe też co to jest. Moonstrike, czyli nie mylić z Moon Patrol. No i to jest wszystko. To my tutaj mamy zestaw numer 40, czyli mamy tutaj gry labiryntowe. To sobie już ktoś popisał stan licznika. Tusker, nie mylić z Tuskiem. Psycho Soldier, ciekawe. Szczerze powiedziawszy, te gierki tutaj nic mi nie mówią, ale poszukuję od pewnego czasu jednej gierki, a była ona na składance w czasach, kiedy jeszcze nie miałem Commodore 64, a kupiłem tą składankę, ponieważ mój serdeczny kolega właśnie Tonek miał Commodore 64. No i zakupiłem ją i poszedłem do niego i właśnie pogrywaliśmy sobie z ciekawości, wielkiej ciekawości i przejęcia na tych grach, które się znajdowały na tej składance, ale widzę, że to są labiryntowe, więc warto by było poszukać może, któraś z tych gier właśnie znajduje się na tej składance. Idziemy dalej, 41 zestaw, to gry przygodowe. Prodigy, nazwa jak legendarny zespół, tak? Cannon Fodder? Nie, Cannon Rider. Skaczesz na kuli w labiryncie.
Myślę, że to jest flashback znany z Amigi. Co my tu mamy? Batman 2, Rick Dangerous, Indiana Jones i punkt 1, co tu pisze. Tak. No i to by było tyle z gier, które znam. Mission X. Zbierasz jajka w parku. Ciekawe. Szukasz złota w schowkach. Oksonian, tak? Leonardo. Kradniesz winogrona duszką. Zigzag 2. Odbijasz się od ścian i strzelasz. No proszę. Ciekawe tytuły. A jeszcze ciekawsze opisy. Tak, dalej mamy składankę z grami na wzór Koło Fortuny, tak? 43. The Hobbit według Tolkiena. Hobbit po polsku. Gra konwersacyjna, no ale co to ma wspólnego z Kołem Fortuny? No chyba to, że tutaj jest przedostatnia gra Koło Fortuny i może dlatego na bazie popularności programu składanka ma nazwę Koło Fortuny, żeby pewnie przyciągnąć zainteresowanie kupujących. Rozmowny ninja Kobayashi. No to właśnie, no właśnie. Robin Hood, Książę Złodziei. No co to ma wspólnego z Kołem Fortuny? Właśnie nie wiem, tylko ten jeden tytuł jest właśnie Kołem Fortuny. No ale dobra, no niech tak będzie. Było, minęło. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak, takie powiedzenie. No i mamy teraz składankę 44, piłka nożna, czyli mój ulubiony dział. No i na pewno jest tutaj Microprocess Soccer. Jest czy nie ma? Oj. Jak może nie być tej fantastycznej piłki nożnej, właściwie najlepszej w moim odczuciu. No i większość komodorowców się również zgodzi, że Microprocess Soccer to najlepsza piłka nożna na Commodore 64. No ale dobra, przelećmy tytuł. Indoor Soccer Football 4, czyli wszechstronny trening, ball and street, gra w piłkę na ulicy miasta, Fantastic Soccer, wybór kilku drużyn, Soccer 7, liga piłkarska, jesteś trenerem, International Soccer, no właśnie, tą grę mam na Cardidżu z trzema innymi grami, tak, to jest ten słynny Cardidż, Adidas Football, widok z góry, grafika, wykrzyknik, Six Soccer po 6 zawodników, replay, czyli pewnie są replaye po bramkach. England Soccer, 11 Side Soccer, Gaza Soccer, Kick Off, Euro Soccer, Italy Soccer 90, penalty, Soccer trening bramkarski. No dobrze, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16. 20 gier piłkarskich, tak. Szkoda, że nie ma Microprocess Soccer. Ale znając życie, będzie pewnie na innej składance. Zestaw numer 47 to gry handlowe. O, Warmer, bardzo fajna gra handlowa. Tylko ona jest po niemiecku akurat. Nie pamiętam teraz, czy ja w nią grałem i ona była po niemiecku, czy po angielsku. Co my tutaj mamy? Armageddon Man, III wojna światowa, American Football, Liga piłki amerykańskiej. Znaczy to jest akurat gra handlowa, to można by spekulować. Striker, jesteś napastnikiem w drużynie, futboler. O, w tą grę pogrywałem. No czy to jest gra handlowa? No. Football Manager, Konstruktor do układania, pewnie no, pewnie coś tutaj będzie można tworzyć. Football Manager 2, bardziej rozbudowany. Znaczy to są gry handlowe, no bardziej menadżerskie bym powiedział, a właściwie na pewno pod sportowe podchodzące. No ale pewnie tutaj te początkowe gry determinują nazwę właśnie składanki. No i jest nią właśnie handlowa. Dobrze. Zestaw numer 49 to gry logiczne 2. I co my tutaj mamy? Monopol 3D, czyli Euro Business. O, Casino Monte Carlo. Boże święty, kiedy ja w to ostatni raz grałem? Lata. 23 lata temu jak nic. Co tutaj jeszcze mi się rzuca w oczy, co pamiętam? Mastermind, no miałem taką grę, ale to właściwie nie ja, tylko mój kuzyn. Ale to taką rozkładaną. Nie komputerową. To się pykało również. No i tutaj więcej chyba nic mi nie mówi. Tu jest jakiś bilardzik o rozbudowanej grafice. Rakem, tak. Jak się nazywa. Dobrze, przechodzimy do następnego.
zestaw numer 52, to gry najnowsze. I z najnowszych gier mamy tak, BMX Simulator, Test Drive, oczywiście dwójka pocięta, wersja dyskietkowa. Tak, Street Fighter, proszę bardzo, walka karate na ulicy. Ghost and Ghost, tak, walka z duchami. I tutaj nie wiem, co to tu pisze. Na cmentarzu, tak? CM.cmentarzu. Heavy Metal, tak, symulator walki czołgów od środka. No to też było chyba ciekawe, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Idziemy dalej. Zestaw numer 55, czyli najnowsze. I co my tutaj mamy? Zombie przygodowa, 4 bohaterowie. Darts Challenge, czyli rzucanie strzałkami, właściwie ludkami. International Soccer. No, czy ja wiem, czy to jest najnowsze? Już przecież ta piłka nożna była na wcześniejszym zestawie. Ferrari Formula 1, widok od środka. Roblox Simulation. Simulator właściwie. Popper, tego nie wiem. Co to jest? Piłka skacze przez przeszkody. Myślę, że to jakaś piłka nożna. Ale nie, to nie jest piłka nożna. Popper, piłka skacze przez przeszkody. Tak, zestaw numer 55. Idziemy dalej, numer wyżej, czyli 56. Kolejne najnowsze. I co my tutaj mamy? Globetrotter, kulka w labiryncie. Tank Simulator, czyli walka czołgów w labiryncie. Gretcord, o, to była fajna gierka. Tenis, wspaniały animowany tenis, tak jak tu pisze w opisie. Karate Soldier, walczysz na lotnisku. Running Man, no właśnie, na podstawie filmu Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem. No i co? Moonwalker, tak, według filmu z Jacksonem. No i to by było właściwie wszystko. Liga piłkarska USA, taka ciekawostka, Enzo. Nie znam tej gry, nie pamiętam jej. Ciekaw jestem, co to za liga piłkarska. Tak. Kolejny numer wyżej, czyli 57, znowu najnowsze. Time Soldier, czyli Laser i Neandertale. Tak to przynajmniej pisze w opisie. Co my? Wings of Fury, atakujesz Chińczyków. Co my tutaj mamy jeszcze? Setros 2, kosmiczny helikopter strzela, tak. Baby Jack, wyjmij kardicz, czyli Bomb Jack. To Bomb Jack czy Baby Jack? Czyli to będzie jakaś co następczyni Bomb Jacka? Poseidon, kosmita broni kwiatków. Kosmita broni kwiatków, Poseidon. Mega Tetris 2. No Tetris na przykład w lat 90 był mega popularny, zwłaszcza na tych chińskich gierkach na baterie. Tak. Zestaw numer 58, również najnowszy. I co my tutaj mamy? Co mi tu się rzuca w oczy? Mondial 90, Adidas Soccer. Beverly Hills grałem, pamiętam. Creatures, labiryntówka, masa stworków. Yogi i przyjaciele, labiryntówka z misiem, też pamiętam. No i tak na szybko, chyba nic więcej nie pamiętam. Fred, świetna labiryntówka, dźwignie drzwi, coś mi to nazwa mówi, Fred. Tylko nie pamiętam co, Rainbow Island, labiryntówka. Blood Money, kosmiczny statek w labiryncie. No więcej tutaj gier mi nic nie mówią. No to też lata. Trudno też spamiętać wszystkie tytuły. Zestaw numer 62 przyniesie nam znowu najnowsze gry. Czyli mamy tak, Spidermana, labiryntówka, Six Soccer, piłka nożna w 6 zawodników, to już chyba wcześniej było. Total Recall, no tak, z Arnoldem Schwarzeneggerem, na podstawie filmu. Pamięć absolutna, tak, super film. Laser Squad, zespół komandosów. Dynasty Wars, walka kowbojów z Indianami. Hasehook, jazda samochodem policji, coś mi to też mówi. Pewnie w to grałem. Ta nazwa jakoś mi się z czymś kojarzy. Highway to Hell, samochód z działkiem. Axeman, średniowieczna walka na topory. Czyli coś jak Golden Axe chyba, nie?
62. 63, ciekaw jestem, jaki będzie. Też najnowszy. No dobrze, same najnowsze pozycje mam w rękach. Spy Who Loves Me, James Bond. To coś mi się kojarzy, ten tytuł, że chyba w niego kiedyś grałem. Back to the Future 2, tak, Powrót do przeszłości. Kamikadze, pojedynek samolotu z pierwszej wojny światowej. Seal Cool, ochrona przed zabiciem. Ciekawy. Tit, kierujesz kulką w labiryncie. Iron Man, wyścigi samochodowe. Vindicators, czołg w labiryncie. No i fajnie, 63 to też są najnowsze, a zobaczymy 65. Taki tytuł kolekcji, składanki, też najnowsze. Same najnowsze gry. Cup Football, Puchar Europy. Nie wiem, czy to nie jest ta gra, o której ja myślę teraz. Dosyć fajna gra była. Wybierała się drużynę i rozgrywał się z drużynami klubowymi tylko właśnie Puchar Europy. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ta pozycja. League Dangerous 2, pierwszy level. Co my tutaj mamy? League Dangerous 2-2. Django, salon na Dzikim Zachodzie. League Dangerous 2-3. Lechthunder, komandos w czołgu. Steel Eagle, statek w kosmicznej róże. Tak. I zbliżamy się do składanki, którą pamiętam, że miałem, bo miałem kilka składanek w latach 90. od Waldemara Czajkowskiego, ale nie pamiętam numerów, natomiast tą jedną pamiętam, ale to nie jest jeszcze ona. To jest kolejna z tych najnowszych, czyli 66. I co my tu mamy? Rick Dangerous 2-4, Golden Axe, tak. Kolejny Rick. The Dive Pyramid, człowiek w piramidzie. BMX, Dirt Biking, inny tor symulatora. Alien New, dziewczyna jak Impossible Mission. Ciekawe, co to jest. Phipps, zręcznościowy robak, płaska czy pokrążka. Zręcznościówka, robak, płaska czy pokrążka, tak. Jumping Cubes, logiczna gra w układzie kości. Nie wiem, dalej jest. Cięte. Nie potrafię się odczytać. Co my tutaj jeszcze mamy? Synex 2, strzelanina z automatów zręcznościowych. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała. Jak ją oczywiście uruchomię. Bigfoot. Małpa wędruje po komnatach. Prince Klimsy. Rycerz chodzi po labiryncie. No dobra, tu mamy najnowsze. 67 zestaw. To również najnowsze, czyli widzę, że składanki z numerów 60 to są same nowości. I co my tu mamy? Operation Hanoi, ostre strzelanie, Gremliny, bardzo fajna gierka. Juliusz Cezar, konwersacyjno-handlowa. Predator 2, tak, z Arnoldem Schwarzeneggerem, oczywiście na podstawie filmu. Last Ninja 3. Co my tutaj jeszcze mamy? Karling, nowa gra na lodzie, kulasz bączki. No w tamtych latach, czyli w latach 90. Karling był mało rozpropagowany w naszym kraju. Stąd też napis nowa gra. Nowa gra, no faktycznie to była nowa gra, nieznana nam. Na lodzie kulasz bączki. Cokolwiek to znaczy. North Africa, strategiczna z II wojny światowej. Zarkon, gra strategiczna w stylu Arkanoida. No fajnie, ciekawe. Tu mamy zestaw 67, no i zestaw 68 również powinien być najnowsze. No i jest oczywiście. Co my tutaj mamy? Los Angeles Police. Wrath of Daemon. Ona chyba gra była również wypuszczona na Amidze. Ja ją chyba mam na składankach na Amidze CD32. No mercy. Co my tutaj mamy jeszcze? No i więcej tutaj te tytuły nic mi nie mówią. Także 68 zestaw odkładamy.
Przechodzimy do 69 i tutaj też ładem dom najnowszy, no a jakże inaczej. Co my tutaj mamy? Shinobi 2, uruchamiasz Space plus Fire, Dark Angel, strzelanina helikopterem, Scorpion 2, świetna, kosmiczna strzelanina, Ghostbusters 2, to będzie chyba trzeci level. Laser Squad 6, ona już tutaj też była wcześniej. Znacie, zresztą nie będę się powtarzał, większość gier ona się tutaj przewija na różnego rodzaju zestawach. Turrican 3, Rainbow Island 2, tęczowe wyspy labiryntowe, Shadow Warrior, wojownik walczy karate, Blood Money, podwodna łódź w labiryncie. No i to jest właśnie wspomniany wcześniej ten zestaw, który ja osobiście mam, a temu go pamiętam, ponieważ jest tutaj na pierwszej pozycji gra Północ-Południe, którą bardzo lubiłem pogrywać sobie na Commodore 64, zresztą po dzień dzisiejszy tak jest. I tą składankę 70 pamiętam jak dzisiaj, jak kupowałem, pamiętam moment, gdy kupowałem tą składankę. Wszedłem do takiego małego sklepu na ulicy Głębokiej w Cieszynie. Pan za szybą miał oczywiście poukładane na blacie, za szybą oczywiście, wysuwaną taką półkę, z której wysuwał właśnie te poukładane wszystkie zestawy. No i ta 70 mi przypadła do gustu. No i z czasem oczywiście polubiłem ją i ją zapamiętałem ze względu właśnie na Północ-Południe. Tak. Północ-Południe, klasyk nad klasyki, Back to the Future 3. Co my tutaj mamy? Ninja Rabbids, to też pamiętam, Królik walczy z bursukami, England Soccer, mecz piłki nożnej, Supremacy, gra handlowa strategiczna, Laser Squad 2, oddziałem komandosów, taki opis, oddziałem komandosów, pewnie sterujemy, Frantic, wspaniała kosmiczna strzelanina, Turrican, Scooby, Scrappy Doo, planszowa, mały piesek, auto to jest jazda samochodem po placu. No i tak się prezentuje moja składanka, w cudzysłowie moja, bo ją pamiętam, że miałem. Pozostałych numerów już nie pamiętam. Zestaw numer 71. To najnowsze z 92 roku. Co my tutaj mamy? Demon Blues w stylu Cybernoida, Big Noise USA, prehistoryczny ludek. League Football, piłka nożna od góry. Nie mylić oczywiście z Sensible Soccer. Na Amidze. Co my tutaj mamy? Fast, w stylu Rhythm na dwóch jednocześnie. Five Side Soccer, widok z boku na boisko. Nibli, zbierasz jajka w labiryncie. Gra logiczna. Co my tutaj mamy? Kółko przetarte chyba. Nie da się tego wyczyścić. Co my tutaj jeszcze mamy? Double Trouble, świetna gra logiczna. Będziesz omijać przeszkody, to gra Mission Nada. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o zestaw numer 71. Zestaw numer 73, to najnowsze 92, czyli kolejne gry z 92 roku. F1 Tornado mam to w wersji dyskietkowej, jak i w wersji kasetowej wydany przez LK Avalon. Roadrunner, przygody Strusia 5 wiatra. Satan, rycerz wspina się po półkach skalnych, Ghostbusters 2, co tutaj jeszcze mamy, no właśnie, Jumping Jack, tak, wspina się po półkach, tak, niewyraźnie to tutaj pisze, Ghostbusters 2, zjazd na linię w studnie, w studni, Shinobi, tytuł i opis taki sam jak wcześniej. No i to by było generalnie wszystko. Gierek, które cokolwiek mi mówią i cokolwiek pamiętam. Tak, przechodzimy do zestawu numer 76. Rakiety kosmiczne. Niezły opis. I co my tutaj mamy? Uridun 2, strzelaninka zręcznościowa. Coś jeszcze pamiętam? Out of World, rakiety gubią monety.
Syka Astria. Lot bojowy nad bazą księżycową. Solid atakuje kilka stworków jednocześnie. Alorun. Odbierasz amunicję wrogom. Scramble. Niszczysz rakiety, paliwo i tak dalej. Scramble. To jest znana gra. Gir. Wrogowie latającymi watahami. SDI. Niszczysz radzieckie głowice bojowe. No co oni się upali na tych Rusów? Szkoda, że nie amerykańskie. Uridium. Lot bojowy nad bazą. To jest też znana tytuł. Znana gra. I tak byśmy mieli, jeśli chodzi o zestaw numer 76. Teraz mamy 79, czyli Commandosów. No i tak, no oczywiście pierwsze co mi się rzuca w oczy to zielone berety, Hudars, Wings tak samo, Centurion, Saboteur, Navy Moves, Combat School, Trening w Małpingaju. Fajny opis. Komando Kuwait, ostra rzeź na plaży, nieźle. Army Moves, skoki po kamienicach w rzece. Po kamieniach w rzece, nie po kamienicach. Laser tak, kosmonauta w strzelającej bazie. Saboteur 2. No i tu jest, bo to jest chyba wersja dyskietkowa, tu będzie drugi level. Green Beret. Soldier Komandos walczy z psami. No. Jak są komandosi, to są komandosi. 79. No, przechodzimy do numeru wyżej. To jest numer 80 składanki, czyli Labiryntowe 2. Monty of the Run, czyli Mały Biały Miś. Ars of Isot. Podziemi pomaga ci Krecik. Avenger, ninja zbiera klucze, gwiazdki tym podobne. Antiriad, najpierw znajdź cudowną zbroję. Escape from Paradise, ucieczka z raju, tak. Co my tu jeszcze? Jet Set Willy, no to jest oczywiście bardzo znana gra, również na Commodore 16. Sorcery, musisz pić na magiczny napój w Kadzi. Z Kadzi. Dynamite Den, uwalniasz uroczą asystentkę, no proszę bardzo. 80, labiryntówki, tak się prezentują gry. I zestaw numer 81, to przygodowe 2. Czyli Blood Valley, walka z gnomami, nie z gnojami, za przeproszeniem. O, Moustrap, myszka ucieka przed smokiem. Father Christmas, krasnale ukryły sanie, bardzo fajna gra. Zawsze co roku przed świętami, czy też świętami Bożego Narodzenia, czy też przed świętym Mikołajem nagrywam właśnie taki gameplay, próbując co roku dostarczyć wszystkim dzieciom na całym świecie prezenty. W tym roku również ją uruchomię. Great Escape 2, ucieczka z więzienia. Co my tutaj mamy? Top Cat, kod na wysypisku śmieci z pułapkami, czyli na podstawie oczywiście kreskówki Hanny Barbery. Arma Road. Robot jeździ za pszczołami. Lazy Jones. Chodzisz po salonie gier komputerowych. Mickey Mouse. Wspina się na wieżę. Klucze. Chyba zbiera klucze. Gribbly Special. Stworek skacze po półkach. No dobrze. Jakby wyglądały gry na kasecie zestawu numer 81. I teraz tu mamy co? Edukacyjny zestaw, język niemiecki. Tu co prawda nie ma numeru, ale jest w środku napisane 82. Tak, 82 zestaw. Zobaczmy sobie do środka. Słownik niemiecki zawiera około 1000 słów. Słownik niemiecki 2 zawiera około 500 słów z literami polskimi i niemieckimi. Autor Waldemar Czajkowski. Dobrze. Tak się zestaw numer 82 prezentuje, czyli można zauważyć już zmianę na okładkę kolorową. Zestaw numer 83. No proszę, seks kaseta tylko dla dorosłych. No proszę bardzo, Hollywood Poker. Playboy Show 2, Street Poker 2 Plus, Melissa Screen, jakieś pewnie obrazki będą, pornografia, Samantha Fox, Sexy Breakout, Holy Poker 3,
Girls Have Fun, już tam wcześniej była na tej składance. Playboy Show, Sex Animation 2, czyli może jakieś animacje będą, dziewczyny. Sex Animation 5, Strip Poker, Holly 5, 5 Demo, no, proszę bardzo. Tylko dla dorosłych. Pamiętajcie o tym. Tak, zestaw numer 84 to kupońskie 2. Tak, Gunfighter, Labirynt Uliczek, Bank, West Bank, otwierasz pokoje w salonie, Tusker, walczysz z Arabem na pustyni kaktusów, Fally Gay, skaczesz po pociągu, uwaga, ptaki? Chyba tak. Shootout, strzelasz do okien w miasteczku, Fight Palace, jesteś indiańskim wojownikiem, Tusker 3, uwaga na nisko latające dinozaury, Django, już chyba wcześniej też było, jesteś na... w salonie na Dzikim Zachodzie. Outlaw, o to mam grę, tą grę mam na Commodore 16 oryginał. Sheriff walczy ze zgrają bandytów. Crime Robbers, na koniu gonisz za pociągiem i policjant na współczesnym zachodzie, czyli Jail Break. Tak, tak by wyglądał zestaw z grami numer 84. Mamy teraz zestaw numer 88, to wyścigi Formuły 1. Ciekaw czy... O, jest Continental Circuit, jest, jest, Test Drive 2, The Duel, widok ociotka samochodu F1, Le Mans, małe wyścigówki na torze we Francji, Test Drive, Test Drive, Test Drive, Monaco Grand Prix, jeden etap Grand Prix Circuit. A nie, to nie to, to nie to, myślałem, że to z Continental Circus wyciągnięte. Auto test, super scramble, wyścig motorów w krosie, DFC Fixed Drive, widok od środka Ferrari, standby, podstawiasz motocykl lotniarzowi. O, tą grę pamiętam, pamiętam. Bardzo się przy niej udenerwowałem, żeby trafić właśnie lotniarzem do motoru. Ninja Scooter, karetka na hula... Co to karateka? Karatka, ludzie złoci, ja już lewicę. Karateka na hulajnodze. Skale Streak, sam układasz sobie tor wyścigowy. No i to wszystko, idziemy dalej. Zestaw numer 91, czyli sportowe 2. On Green, pamiętam tą grę, gra w golfa oczywiście. Co my tu mamy? Decathlon, tak, 10-bój lekkoatletyczny. Super Sport, strzelanie z kuszy do tarczy. On Field FT, amerykański futbol na boisku. World Tour Golf, widok z dwóch stron. Decathlon 2, Milk Race, wyścig rowerem z butelkami, znaczy się, no, wyścig rowerowy i zbieramy chyba butelki z mlekiem i to nam to daje energii, tak? Jeśli dobrze pamiętam tą grę. Basketball, koszykówka na trzech zawodników, czyli chyba trzech na trzech gramy. Slapshot, hokej, pamiętam, grałem, fajny hokej, widziane z góry. Co my tutaj jeszcze mamy? Encore tenis, najlepszy tenis na Commodore 64. Super Sport, pływanie pod wodą bez tlenu. Sky 2, wybór, slalom, gigant, jazda w Alpach. Sailing, windsurfing, pływanie z wiatrem. No dobrze, czyli to byłby zestaw numer 91. No i teraz przechodzimy do zestawu numer 96. I tu mamy programy pomocnicze do nauki języka angielskiego. No, tych programów tu widać jest dość sporo. Ostatni się tutaj zaczyna na 350 jednostce magnetofonu. Więc troszkę ich tutaj jest. Widzę kasety przewinięte do początku. Także dziękuję Ci, Pawle, również za dopilnowanie tego szczegółu. Dzięki wielkie. No i tutaj więcej się nie będę rozwijał w tym temacie. A teraz tutaj mamy matmę. Tutaj oczywiście na tych kolorowych układkach nie pisze z boku nic. Ale jeśli otworzymy kasetę, to zobaczymy, że tutaj jest zestaw numer 97, jeśli dobrze widzę. I tutaj mamy jakiś spis, tak? Zmiana, ustawienie głowicy, zmiana systemów liczbowych, arytmetyka,
regresja liniowa, odchylenie standardowe, odwracanie macierzy, testy statystyczne, równania liniowe Gaussa, pierwiastki wielomiany, przeliczanie współrzędnych wektorowych, przeliczanie współrzędnych wektorowych, operacje wektorowe, aproksymacja całka oznaczona, układ równań, równania różniczkowe, wielomiana, statystyka, regresja liniowa. No więc to tutaj już do uczniów pogranicza szkoły średniej i oczywiście studiów. Także język niemiecki, matematyka trafia do mojej kolekcji. A tutaj mamy zestaw numer 104. Program opisany w książce Opisy gier, część czwarta, wydanej przez spółkę Palma Press. No i co my tutaj mamy na wstępie? Alieny, Alien 1, Alien 2, Barbarian Game 2. Co tutaj jest? Batman. Czyli praktycznie początek to same gry na podstawie filmów. Draconus, Masz zabić złego smoka, Laser Force, lot w mistym tunelu, Tarnban, walka obok księżyca, Allax Max, strzelanie do pulsarów, Fighting w tunelu, wahające statki. Co my tutaj jeszcze mamy? Psygnosis jest barbarzem wchodzony, cokolwiek to znaczy. No i tyle, no tyle chyba, jeśli chodzi o zestaw numer 104 z grami. A tutaj jeszcze mamy, minąłem zestaw numer 93, czyli Last Ninja mamy tutaj. Last Ninja w wersji dyskietkowej porozbijany na kasecie, czyli mam jedynkę, dwójkę i trójkę. Trójka o dziwo nawet tutaj ma nazewnictwo leveli po polsku, czyli Kamienne Miasto, Chiński Park i Port Morski. Taka ciekawostka. Pierwsze dwie po angielsku, trójeczka jest po polsku. Tak, zestaw numer 105. Kolejne programy opisane w książce wydanej przez spółkę Palma Press. Opisy gier, część piąta, czyli F14 Tomcat, jedynka, dwójka, Football Manager, klasyk nad klasyki, co by tu nie mówić więcej. PsyX, niszczysz atomowe reaktory na świecie. Midnight, jedynka, dwójka, trójka. Leviathan 3, fajna mała rakieta leci po skosie. Rajd 2000, po całym świecie niszczysz kosmitów. Terminator, uwaga na latających z tyłu, czyli podejrzewam, że to jest ten Terminator ze Schwarzeneggerem. Slap Fight, czołgi upuszczają małe gwiazdki. Star Trek, Gwiezdne Wojny, niższe statki. Trek? Myślałem, że to chyba na podstawie filmu i serialu. Ciekawe. Denarius, statek matka wypuszcza cię do boju. No proszę. Brzmi dość groźnie. Czyli tak, 105 się prezentuje, tak. No i zostały nam tutaj jeszcze trzy kasety, dwie kasety, przepraszam. 106 to również program opisany w książce Opisy gier, część 6, wydanie przez spółkę Palma Press. No i co my tutaj mamy? BMX, Quarry Racing, wyścigi BMX-owe, Gunship Simulator, lotu helikopterem bojowym, Montezuma. Ciekawe, czy to jest ta Revenge, chyba nie. Labiryntowka, egipska piramida. Hyper Paul, samolot lata nad powierzchnią planety. Ballstix, dwugraczy odbija sobie piłeczkę. Max Hedron, zbudowana gra trójwymiarowa. Big Duck, ludek pompuje potwory pompką. Elewator, Action, jeździsz windą, strzelasz. Madness, zapalasz pochodnie w labiryncie. O, grałem ostatnio, fajna gierka. Zolix, zakreślasz piłką pole prostokąta. To chyba też pogrywałem sobie, ale nie wiem, czy nie na Commodore 16. Nie nagrywam odcinka. Boing, piłka odbija się wysoko nad domami. Co by tu jeszcze było? Spitki, wyścig motocyklowy na torze. Piramid, kulka toczy się po labiryncie. Montezuma już mówiłem. No i tyle. No i na koniec zestaw numer 108. Również wydany przez spółkę Palma Press. Programy opisane w książce Opisy gier, część 8. No i co my tu mamy? Bismarcka, Grand Prix Circuit Canada, Grand Prix Great Britain, Last Ninja, trójka,
licencja na zabijanie, czyli na podstawie filmu Agent James Bond 007. Persian Gulf, na radarze widzisz atak rakietowy. Sky or Die, rzucanie śnieżkami z bunkra. O, to może być ciekawe, coś mi to mówi. Unto Hubbles, magazyn pełen dużych pak. Jedynka, dwójka, trójka. No i właściwie to byłoby wszystko. Ale nie do końca, bo jeszcze chciałem wam pokazać. Poprosiłem Pawła o nagranie na dyskietki wszystkich numerów dotychczasowych 9 Hot Style. Tak jak wspominałem, dyskietkowy, demoscenowy magazyn dyskowy, który prawi nie tylko o tematyce związanej Commodore 64, ale również i nie tylko z ogólnie pojętymi sprawami retrokomputerowymi. Czyli jest tutaj 9 dyskietek z 9 numerami właśnie Hot Style'a. Właśnie planuję sobie w głowie ułożyć taki plan, by nagrać taki jeden odcinek z przeglądu poszczególnych numerów właśnie Hot Style'a. No i z ciekawości, żebyście sobie obejrzeli, co też ciekawego jest zawartego na poszczególnych numerach. Także Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję za nagranie dyskietek, za dyskietki, no i tak jak mówię, za nagranie wszystkich numerów dotychczasowych 9. Bardzo się z tego powodu cieszę i dziękuję. No i dziękuję ci również za to, że sprzedałeś mi część swojej kolekcji, a właściwie dublety, w bardzo dobrej cenie. Niewątpliwie wzbogaci to moją kolekcję gier na Commodore 64. No a myślę, że w dzisiejszym odcinku to było wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia. Cześć.